Rudno, rudno i porudnie. Ale było kilka ciekawych rzeczy. Bardzo mi się na przykład podobało to, że oddzielona strefa była dla brudnych, nie? Dla motocykli crossowych, czterokołowców i tak dalej, i tak dalej. No to fajnie akurat. Ale tu ciasno. Ale ogólnie fajnie było. Bardzo fajnie, właśnie mówię, że co prawda szkoda, że nie było tak jak na to na zlotach bywa, że jest jedno miejsce, w którym wszystkie motocykle parkują. Ale tutaj w sumie nie ma takich warunków chyba. No właśnie, no to tylko mówię, że to jedyna szkoda w tym miejscu. Ale tak, to tak jak mówię, strasznie mi się podoba to, bo jeszcze nie byliśmy na zlocie, a już trochę ich objechaliśmy, a nie byliśmy na zlocie, na którym byłaby strefa wyznaczona właśnie dla crossów, nie? Cześć Rudno, do zobaczenia, może w przyszłym roku. Trzeba się trochę przewietrzyć. No właśnie, mam nadzieję, że w końcu zauważysz, że po prawej stronie masz manetkę. Ale zdecydowanie buty, które mam na sobie, nie są do chodzenia. Co ty nie powiesz? Tylko do jeżdżenia. Bolą mnie małe palce u nóg. A mnie ścięgno Achillesa. Tak, a zobacz, bo tu jeszcze ile tych motorów. No bo tu wiesz, to pewnie ci co wracali... O, tutaj też knajpa i nie ma kolejek. No dobra, to zajeżdżamy. Tutaj? Chcesz zajechać? Nie, powiedziałem co sobie pomyśleli ludzie jadący stąd. No właśnie, tak, no tak, tak. Ale tam chyba nie było też takich kolejek. Dobrze, że ty chociaż ładna jesteś, pięknie. Dobra, dobra. No wiesz, kto to się próbował w tym? Bo ja już nawet nie chciałem ci mówić, bo i tak był utrudniony kontakt. No. No to był sztywny Palazzi. A to ja nie wiem, kto to jest. Wiesz, Peniu, wiesz. Zanudź. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. No dobra, to wiem. I takie fajne werble tam są. Takie wręcz wojskowe. Lewa w boczek. O Jezu, tu dziury są. No właśnie, a my tu rączkę puszczamy. Dobra, hardcore. No, porąbane to takie jak nie wiem. No nie? Mhm. Indiańska wioska. Jedziemy do indiańskiej wioski następnym razem. Ja chcę do indianowej wioski jechać. I będziemy udawać Jima Morrisona. Jestem królem jaszczurów i mogę wszystko. Pozdro dla tych, którzy w ogóle wiedzą, kim jest Jim Morrison i co to jest król jaszczurów. Lewa w bok. Lewa w bok. Prawie mu przebiłem piątkę. Serio? High five! To znaczy, tak, high five. Znaczy to w zasadzie w bok five. O, w bok five. Nos mi swędzi, nos mi swędzi, nos mi swędzi, nos mi swędzi, nos mi swędzi. To się podrap. Nie mogę. Możesz. Nie. Tak. Nie. To się nie drap. To się podrapie. Ja pierniczę, co za motobaba. Lewa w bok. Coś ty słyszysz, że z lewej strony mi rzęzi coś. A to pewnie tłumik ci odpada, bo tak się dziwnie trzęsie. Aha, no to łap jakby co. Dobra, mogę w zęby? No tylko otwórz kask. Dobra. No otwieraj. Już. Ależ tu pięknie o tej porze. Co? Ależ tu pięknie o tej porze, no i zepsułaś wszystko. Zjechałam jak zawsze. No, szczególnie dlatego, że będę musiał znowu kolejnego kruczka dodawać. No tak. Jak wieje. Masakra. To jest tak zwany efekt ściągania z motocykla. Nie zrozumiałam. No właśnie. Ale ci nogaweczki latają? No właśnie chciałem się zapytać, czy tak mi latają, jak czuję, że mi latają. No właśnie tak. Będę miał modnie powstrzępione. O, kolana mnie zaczęły boleć. Ale już jesteśmy obok domku przecież. Nie no, wiadomo, wiadomo. 25 kilometrów mamy do doma. Bo jakby ktoś nie wiedział, to w Zielonej mieszkamy. Pik, pik. Dobra, jedziesz na lewy pas od razu i dygaj. Dygaj, mała, dygaj. Nie no, wieje jak nie wiem, jak 150. Nie, jak 130 aktualnie. Więc dronem się też niespecjalnie dało polatać. Jedno ujęcie w zasadzie zrobiliśmy. No bo wiatr jest dzisiaj normalnie. Znaczy z jednej strony to miało swój urok, bo było dosyć gorąco, ale nawet będąc w kurtce się tego mocno nie odczuwało, bo wiatr miał tak, jakby się jechało z prędkością 50 na godzinę normalnie. Znowu się zielono zrobiło, bo do Zielonej Góry zajechaliśmy. No, panie Dareczku, ja proszę zielone. Pan zmieni to światełko. Bo czerwone to tak od razu agresor się załącza.
Zmieniaj chyba te światełko, bo motobaba zaraz tam podejdzie, a tego byś nie chciał. No ale tak w ostatniej chwili, no to trochę słabo, tak? No bo o, ja proszę, przez takich o, to ja muszę się zatrzymywać, no. No czujesz to? Ja nie wiem w ogóle. Jezu, co za motłoch! Niewychowany! Co? Nie wyśmiał jeszcze. W serialu Czarnobyl jakaś tam dziennikarka, nie wiem, dziennikarka czy generalnie jakaś tam... Naukowiec to był chyba. Nie, jakaś tam baba od filmów stwierdziła, że wszystko fajnie jest z tym serialem, ale powinni tam grać czarni. Serio? Czarny? Tak. Na Ukrainie? Tak, i to na Ukrainie, w Rosji to jeszcze w latach 80, nie? No. A jej tłumaczenie jest, i tak przecież mówią tam po angielsku, więc i tak już było to naciągnięte, więc dlaczego tam ciemnoskórych nie dali? Ja. Powiem ci, że po prostu ta poprawność polityczna ostatnio mi się zżygać tak normalnie. No ale bez przesady, no to... No... Ja pieprzę, masakra jakaś w ogóle. Ja to wszystko rozumiem, nie? Ale no nie w serialu o Czarnobylu, no. Może jej się popierdzieliło, że wiesz, Czarnobyl, no to czarno, czarno. No tak, możliwe. Z czarno. Dobra. Wystarczy tego dobrego.